Kawusia zrobiona, idę czytać komentarze, ale najpierw wam pokażę pogodę. U nas jest jesień i to taka okropna jesień. Lało rano, jak można powiedzieć, z cebra. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, ale pewnie znacie. A wieczorem i w nocy była taka wichura, że cały dach chodził. Teraz też widzę, że jest taki wiatr. Czasami jak świstnie, to też jest duży, no ale... Ale wolałabym, żeby to była taka zima, bo chociaż dzieciaki by miały zajęcie, bo przecież mają wolny dzień, jeszcze wszyscy śpią, a idą chmury. I to tak dość szybko idą te chmury. Ok, także witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy 27 grudzień, więc święta, święta i po świętach. Ja piję kawusię, idę czytać komentarze, bo jeszcze wszystkich nie przeczytałam. I co? I życzę wam oczywiście cudownego dnia. Będzie to środa. I zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego vlogusia, czy tam vlogmasa. No jak zwał, tak zwał. U nas dzisiaj muszę wam powiedzieć, że jest wietrznie. Rano było mokro, bo padał deszcz, ale teraz jest, można powiedzieć, wychodzi słońce, tak miałam wam powiedzieć, i nie jest aż tak zimno. No ale ten wiatr to jednak tak daje takie odczucie chłodu, ale da się wytrzymać. W ogóle to w niedzielę widziałam, że ma być u nas 10 stopni, więc będzie wiosna, albo nawet i przedwiośnie, to już będzie pierwszego stycznia ma być 10 stopni, a tu wypada niedziela. Okej, uciekam do tego miasta, a z wami widzę się później. Muszę wam powiedzieć, dopiero co lał deszcz, a teraz już świeci piękne słońce. Normalnie dzisiaj to ja się czuję tak, jakby to było takie przedwiośnie. Ale tak pięknie to wygląda teraz naprawdę, aż sama musiałam odpalić kamerę i tutaj wam pokazać, jak to u nas dzisiaj wygląda przedwiośnie. No i te chmury idące po niebie, bardzo lubię je obserwować. No dobra, bo żeśmy dzisiaj się jeszcze nie widzieli twarzą w twarz. I dzień dobry już twarzą w twarz 27 grudnia. Także święta, święta i po świętach, jak to się mówi. I kolejne święta przeszły do historii. I człowiek się tylko, tak można powiedzieć, oszykuje, skrętów dostaje, a szybko zleci i już ich nie ma. Mam tutaj kubek herbaty, już nie jest taka ciepła, bo już jakiś czas temu sobie zrobiłam, ale tak jak mówiłam wam, byłam w tym mieście, przyjechałam z miasta, zjadłam śniadanie bardzo późne, jeszcze sałatkę jarzynową i pasztet przygrzałam sobie tak na patelni. Czasami to lubię też i taki przygrzany jeść. I także to zjadłam, takie nie było co pokazywać, bo ten pasztet to tak z patelni, to wiecie jak wygląda. Ale nie chciałam takiego zimnego jeść z lodówki, no bo powiem wam, że dzisiaj czytałam też artykuł, że takie zachorowania są na grypę w naszym kraju. Już chyba 300 tysięcy osób z tego, co tutaj podawała strona, jest chorych na grypę i gromadzą leki. Ale to ja tylko tak, wiecie, przeczytałam tak piąte przez dziesiąte z tego artykułu. Oczywiście ja tutaj nikogo nie straszę jakimiś nowymi tutaj chorobami, pandemiami czy coś takiego, nie. Po prostu mówię, że nie jadłam takiego zimnego z lodówki, bo no bo wiecie, u nas też Mateusz to nadal aż tak zdrowy to nie jest, także no mam pewne obawy. A wiadomo, że jak się spotyka ludzi nawet i w tym sklepie, to też nie wiadomo, czy wszyscy są stuprocentowo zdrowi. Dobra, ale to nie o tym, bo trzeba się nastrajać pozytywnie, a nie negatywnie. No i tak jak wam mówiłam, święta, święta i po świętach, także dzisiaj jest taki, można powiedzieć, nudny, poświąteczny dzień, ale tak, byłam w tym mieście, załatwiłam, co miałam załatwić, byłam w Biedronce. Oczywiście przyjechałam rozczarowana, bo ja się nastawiłam na to, że będą te patelnie, bo miałam upatrzone patelnie Gerlach. Tam jest 3 patelnie w zestawie, taka duża, średnia i taka malutka z odpinaną rączką. I miałam je upatrzone i do tego też można sobie dokupić takie rondelki, też chyba jest tam 3 sztuki w zestawie, też z odpinaną rączką i to miałam upatrzone. No i myślałam, że to też przecież będzie w tej promocji 50%, no ale oczywiście tego nie było. No ale pewnie jakby to było, no to to już dawno temu już by było wykupione, a nie wtedy jak się Monika obudziła i przyjechała.
do Biedronki. Pokażę Wam, co kupiłam, bo skorzystałam z tej promocji, to Wam pokażę, ale to za chwilę. Na razie biorę się za nastawienie rosołu, ale żebym nastawiła rosół, to najpierw biorę się za umycie kuchni, bo ja lubię gotować na czystej kuchni. No i chyba na chwilę obecną to tyle, także biorę się za takie, wiecie, poświąteczne ogarnięcie domu. A to dzieciaki na górze. Rozpaliłam sobie już w piecu, nastawiłam pranie, także teraz już rozpoczynam znowu sezon pralniczy. No bo wiecie, święta były, ale to pranie przez te święta też się uzbierało. No bo wiadomo, wszystkiego nie wyprałam, tego co było do wyprania przed świętami, to wszystkiego nie wyprałam. A to pozmienialiśmy pościel w Wigilię, tak jak tutaj Kasia M., którą serdecznie pozdrawiam Cię, Kasiu. Także tak, w Wigilię w tym roku była zmieniana pościel. I ją też trzeba poprać, no i wiadomo, także teraz będą już znowu takie już bez spiny vlogi codzienne, zwyklaki takie moje. I powiem Wam, że nie mogę się doczekać już tej wiosny. Także wiosny już się nie mogę doczekać, jak już nie ma tego śniegu, to już może nie padać. Aby tak tylko, wiecie, było ciut na plusie, ja bym najchętniej tam poszła i sobie już grzebała w tej ziemi. Bo naprawdę nie mogę się doczekać. No dobra, ale najpierw gotowanko, później Wam pokażę. A tu jeszcze lampę będę dzisiaj rozpakowywać. Dzisiaj to w ogóle tak trochę wieje, więc... No i muszę tak napisać jeszcze pracę do szkoły, także to też muszę w tym tygodniu zrobić jedną, drugą. Więc trochę takich zaległości też mam. A to chcę zobaczyć komentarze, bo też przez okres świąteczny nie czytałam wszystkich komentarzy, więc to też mam zaległości, więc... Będzie dzisiaj pewnie taki nadrabianie zaległości ze wszystkiego. Także dzisiaj będzie rosół, ale najpierw trzeba umyć sobie kuchnię, żeby w czystym gotować, bo ja bardzo nie lubię gotować, jak mam brudną kuchnię. When I think about yesterday, my oh my. My oh my, a kiss and so I did. Tak już by się przydało takie zrobić czyszczenie głębsze, żeby tutaj te okręgi odmywać. Także widzicie nawet, których palników najwięcej używam, bo tam gdzie najwięcej używam palników, to tam są największe kółka porobione, także muszę też sobie to już powyczyszczać, żebym miała wyczyszczone. No i tak to. Teraz dzieciaki będą do nowego roku w domu, a później do szkoły 2 tygodnie i ferie będą. No i tak leci. Dzień za dniem. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. Ale naprawdę muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, ale chyba Wy też żeście tak pisały, że Wam też bardzo szybko, nie wiem jak Wam, ale muszę Wam powiedzieć, że mi naprawdę bardzo szybko miesiąc grudzień przeleciał, także po prostu tak jakby ktoś, o tak, pstryknął i mamy już styczeń praktycznie, ale chyba mi się wydaje, że Wy też żeście pisały, że Wam też bardzo szybko ten grudzień przeleciał przed oczami, że praktycznie nie zdążyłyście się zatrzymać w miesiącu grudniu, ale naprawdę ja mam takie wrażenie, że dopiero co siałam nasionka, pikowaliśmy przecież dopiero co. Dopiero co robiłam ogród, zbierałam, podlewało się, pieliło, a teraz normalnie mam takie jakby déjà vu, wiecie co? I normalnie tak jakbym, nie wiem kiedy to się stało, ale jakbym znowu zaczynała już siać te nasionka i tak dalej. Także no dla mnie to jest takie po prostu déjà vu jakieś takie, że szybko, to strasznie szybko leci. Nawet powiem Wam, że dzisiaj w Biedronce widziałam paprykę szpiczastą. Nie wiem ile kosztowała, 14 zł za kilogram. I powiem Wam szczerze, że się zastanawiałam, czy jej nie wziąć. Ale stwierdziłam, no bez przesady, będziesz przecież jeszcze nie będziesz siała nasionek. A nie wiem, czy znowu te nasionka nadają się do tego, żeby tak sobie leżały. Także możecie mi podpowiedzieć, czy jeżeli bym teraz kupiła paprykę szpiczastą, bo później znowu może jej nie być, czy na przykład jak wydłubię te nasionka, to czy one mogą sobie tak leżeć? One będą suche, nie? No w sumie te inne też są już suche, nie? Ale no
Wtedy to tak kupiłam tą paprykę szpiczastą i od razu posiałam te nasionka. A dzisiaj właśnie miałam taką rozkminę lekką, ale summa summarum to nie wzięłam. Może będzie, wiecie, troszeczkę tańsza, bo nie wiem, czy ona 18 czy 14 zł kosztowała. No, także ja już myślę naprawdę o wiośnie i osianiu. Takie mi się déjà vu dzisiaj zrobiło w Biedronie. Dobra, najpierw rosół, cała reszta, później chyba zrobię dzisiaj sobie obchód też mojego ogródka. A zobaczę co i jak. Można powiedzieć. W sumie to nawet taki bardziej już się wieczór robi. Ogólnie to i tak jak raz przejdzie i wyjdzie słońce, to za chwilę pada deszcz, a nawet i dzisiaj grad padał. Także jest nie za rewelacyjnie. Godzina jest 14:50, a już praktycznie robi się taki półmrok. Rosół mi się już gotuje. Także rosół żółciuteńki. Mam nadzieję, że będzie tłuściuteńki, chociaż co po niektórzy tłustego nie lubią, i nastawiłam też kompot, bo mam jabłka, mam trochę owoców jeszcze takich, wiecie, zamrożonych, więc będzie też i kompot, i rosół. A na drugie to mam jeszcze kawałek ryby. Jakby ktoś chciał drugie, ale nie wiem, bo jakoś tak dzisiaj długo spali i późno śniadanie też jedli. Zrobiłam sobie kawusię i idziemy teraz otworzyć moją lampę, bo sama jestem ciekawa właśnie, jak ta lampa się prezentuje i czy będzie się lepiej z tą lampą nagrywać. Dobra, światło włączyłam. O, Michalinka u nas nadal jeszcze jest, to znaczy Misiek. Tak, Misiek? Chodź, Misiek, pokażesz się moim widzom, jak wyglądasz. Chodź, nie ugryziesz mnie? Nie? Chodź, Misiek. Chodź, Misiek, pokażesz. No, czekaj. Tylko mnie nie ugryź. No, czekaj, czekaj. Czekaj, Misiek. O! Misiek, Misiek i Melunia też jest. Melunia to jest zazdrośnica. O, tutaj jest Melunia. Proszę bardzo. I Misiek. Bo jak Miśka mam na rękach, to Melunia zaraz jest zazdrosna. Prawda, Misiek? Jest zazdrosna twoja siostra, tak. Jest zazdrosna. Dobra, uciekać. Melunia też schodzi. Nie, nie, nie. Pani też schodzi. Dziękujemy. Bo w sumie to ja wam nie mówiłam, ale znalazłam sobie odpowiednie, w końcu odpowiednie narzuty sobie znalazłam. One są dwustronne. Nawet może wam pokażę. Także znalazłam sobie w końcu odpowiednie narzuty. One są dwustronne. Z jednej strony jest taki grafitowy kolor, o taki. Z drugiej strony jest jasno-szary. Położyłam na tym grafitowym, bo stwierdziłam, że może tak brudu zaraz nie będzie znać. I one są z Juska. Jakoś po 40 zł za jedną dałam, a kupiłam, nie pamiętam, ale nie nagrywałam wam holu zakupowego, tak, bo ja tu myślałam, że ktoś do domu wchodzi, a to nie ktoś do domu wchodzi, tylko z pokoju swojego wychodzi, straszy człowieka. Nie nagrywałam holu zakupowego, bo myślałam, że zrobię taką metamorfozę salonu, ale w końcu mi z tej metamorfozy nic nie wyszło, one są z Iska i nie wiem, to jakoś Agnieszka pokazywała swoje tam łupy z Juska i jakoś tak wtedy weszłam i zobaczyłam właśnie, że są takie narzuty, ale to i tak pewnie już ich nie ma na promocji, bo to oczywiście było jakoś z promocji. Dobra. I one się nie ściągają,
Na kanapie wiadomo, że leży tak normalnie, a na fotelu musi być złożona na pół. Ok, także pokazałam Wam narzuty, a poduszki to są dwie od Kasi, dwie to Wam pokazywałam z Pepco, te Belief, i dwie są takie stare z Ikea. I w ogóle będę musiała sobie kupić nowe poduszki na... Poduszki, będę musiała sobie kupić nowe poduszki, bo te już jakiś dłuższy czas są i po prostu są już takie nieładne. Widzicie? Także te już są takie kłapcie, bo już one były dawno kupione, bardzo dawno, i się po prostu takie kłapcie porobiły. I teraz jak będę w Ikei, to chyba sobie tam zakupię, bo te z Ikei, chyba wszystkie mam z Ikei. Ta też wkład oczywiście, bo poszewka to jest ta od Kasi, ale wkład jest chyba z Ikei. Te też były z Ikei, o te tu. A te też były z Ikei, tylko one były u Julci w pokoju stały, więc odam Julcia tak się aż nie opiera i one są fajne. A nie wiedziałam, że te poduszki, które kupiłam z Pepco, są na taką dużą poduszkę 40x40. My do ubierania Wigilię, czy dzień przed. Także my do ubierania, a nie mamy poduszki. No i Julcia poświęciła swoje dwie poduszki, pożyczyła mi tutaj do salonu i będą stać właśnie dopóki będą te poszewki na świąteczne na poduszkach. Także tak. A jak będę właśnie teraz w Ikei, to one chyba jakoś te wkłady, nie wiem, 5 zł czy coś, to muszę sobie dokupić właśnie tych wkładów. No chyba, że takie same są w Iusku na przykład. No i tak to była moja kanapa na święta się prezentowała. Dobra, a teraz patrzę tą lampę statyw. Mam nadzieję, że będzie dobra i tutaj nic nie trzeba będzie wymieniać. Także otwieram chwila prawdy. No dobra, wyciągnęłam to z pudełka, także w pudełku prezentuje się tak. Czyli mamy ring. Ring. Dobra. Mamy statyw. Tu mamy coś takiego, to do telefonu. A tu mamy pewnie na aparat fotograficzny. Tutaj mamy przejście. Dobra, także to mamy. I zaraz zobaczymy. Instrukcja obsługi oczywiście też jest jak w każdym jednym sprzęcie. 1, 2, 3. Dobra, czyli jednak to, co Wam mówiłam, że myślałam, że jest do aparatu, to nie jest, tylko to wkręcamy tu. I to teraz montujemy jakoś tam. Filozofia z tą lampą. Jeszcze tylko to gdzieś podłączamy i ma się nam świecić. Czyli to podłączamy sobie. Gdzie? Oczywiście trzeba mieć też
wyłącznik, a ja sobie pożyczyłam włącznik z telefonu. Nie, co działa coś? Ok, i działa. Dziewczyny i chłopaki, muszę wam bardzo. Nastała jasność. Oczywiście przecież gadałam i znowu się nie nagrywało, także działa. Nastała jasność, tylko jeszcze nie włożyłam tam telefonu. Jeden minus, to już widzę taki największy, że ten pilot, no to on nie jest taki, wiecie, do ręki, że tym pilotem nie mogę sobie sterować z ręki, tylko tak chyba naładować i pod prąd podłączyć. Także no to tak mi się średnio podoba, bo ja tak mam nagrywać tylko przy gniazdku, przepraszam bardzo. Czy o co chodzi? Czy to musi się naładować i dopiero, także... Także, Melania, proszę mi odejść od tego statywu. Także ja muszę się zapoznać teraz z instrukcją obsługi i będę wiedziała, co i jak, ale wiem, że na przykład można zmieniać barwę światła. Teraz mamy pomarańczową, teraz mamy taką bardzo zimną, no i teraz mamy taką. I znowu ciepło, dobra. I chyba jakąś intensywność można było zmieniać. No mam nadzieję, że teraz dzięki tej lampie, będzie teraz mnie lepiej widać. Jak będę takie filmy stacjonarne nagrywać, albo i niekoniecznie stacjonarne, bo na przykład teraz to już by było ciemno, no i trzeba by było, wiecie, palić to górne światło i by było znowu beznadziejnie, bo no jest już szarówa, jest godzina 15:15, a u nas jest szarówa. Zresztą pewnie i u was też, bo na przykład Danusia pisała, że całe święta tu u niej było jak na jesieni szaro, buro i ponuro. No dobra, także ja chwilowo znikam. Chyba pokażę wam tutaj też te zakupy z Biedronki, zobaczę, nie? I tyle. Idę sobie przerzucić teraz na YouTube. Idę sobie przerzucić teraz moje pliki, co dzisiaj nagrałam do programu, do montowania. Zobaczę, ile tam mam minut. Najwyżej jeszcze dogram te zakupy z Biedronki, chociaż ich tam dużo tak nie ma. To wam pokażę i chyba na tym będzie dzisiaj koniec. A ja siadam do komentarzy. Wyłączę teraz. I nastała ciemność. I chyba tak jest zdecydowanie lepiej, prawda? Zdecydowanie lepiej jest tą lampą. Zdecydowanie. Nastaje ciemność. Tak, rosołek ugotowany, pliki pozrzucane. Oczywiście chłopaki się już wymigają od rosołu, więc mam jeszcze dla chłopaków rybę. I mi się wydaje, że nawet jak to górne światło jest włączone, sorry za tego palucha, to dzięki tej lampie dużo lepiej widać. Także z jednej strony jest lampa na plus, nie wiem jak dziewczyny mają. Także dziewczyny, które korzystacie z lampy, też macie takiego pilota tutaj, że nie można się niczego odłączyć? Czy o co chodzi? Bo ja chwilowo na razie jestem podłączona pod prąd, ale to zobaczę później, bo jeszcze nie czytałam instrukcji obsługi. Czy moja Juli je rosół? Nie. No ręce opadają. To ja będę tylko jeść rosół? Nie. Nie? No to jest, już mam cię nałożyć. Albo dobra, nalej. Nałożyłam. Ale w tą małą miseczkę. Małą, małą. A rybę będziesz jeść? Bo nie wiem, ile mam zagrzeć. Tak, ja chcę po grecku, po rybę. No po grecku, a po jakiemu? Po jugosłowiańsku nie mam. Jak to się mówi, nie? A w ogóle tak swoją drogą, to ja nie wiem. Pierogi mamy ruskie. Ryby, co z tym nie ma nic wspólnego. Rybę mamy po grecku, która z rybą po grecku też tak naprawdę nie ma nic wspólnego, bo to jest tylko ryba w warzywach, a nazywa się po grecku. No nic, ale tak. Z marchewą? Bez marchewy. Miszka, odprowadziłaś, odniosłaś? Gdzie postawiłaś? Tam, gdzie zawsze. Pod bramką? Nie szedł za tobą już? Nie. Okej. Okay. Proszę, rosołek nalany. A rosołek jest... Dobry na wszystko, bo ja tu właśnie przeglądam, dziewczyny, wasze komentarze. Teraz tak nie widać mnie. I czytam, że tutaj bardzo dużo osób z was przez święta się pochorowało. Także ja nie wiem, co to się dzieje. Może faktycznie, że albo szaleje ta grypa, tak zwana grypa, nie? Albo szaleje to drugie
drugie ta nasza, jaśnie hrabianka. A w ogóle to teraz siostry mi pisały, że jakieś RCV, nie wiem co to jest RCV, także to jak też jakiś wirus. Także właśnie tutaj wiem, że sporo Was pochorowało się przez święta. Także ja wszystkim, sorry, nie widać mnie, ale sobie teraz wyłączę tutaj. Wszystkim z Was, którzy są chorzy, oczywiście życzę bardzo dużo zdrówka i szybkiego powrotu do tego zdrówka, żebyście się jak najszybciej wykurowały, bo to za pasem jest Sylwester i Nowy Rok. To jak święta były, wiecie, w chorobie, to chociaż żeby w Nowy Rok wejść zdrowym. Chociaż to się mówi, jaki Nowy Rok, taki nie. Jaka Wigilia się mówi, nie? Bo już nie pamiętam. Wiem, że coś się mówi, że jaki... Czy jaki Nowy Rok, taki cały rok, tak? Że jaki pierwszy dzień Nowego Roku. Tak, jaki Nowy Rok, taki cały rok. Także pamiętajcie, żeby w ten Nowy Rok wejść zdrowym. Więc tam proszki, tabletki, witaminy. I kurujcie się, dziewczyny. I chłopaki też, bo to przeważnie to tylko dziewczyny piszą, że są chorzy. Także ja Wam życzę bardzo dużo zdrówka. Gorącego rosołku. Ja idę zajadać. Zobaczę, ile mam materiału przez ten dzisiejszy dzień, ile tutaj dla Was nagadałam i zobaczymy, czy jeszcze będę coś nagrywać, czy dzisiaj będzie już chill, relaks, ewentualny jakiś film jeszcze świąteczny na Netflixie.